Czuł się dobrze. Wódka zaczęła dodawać animuszu. Piotrek wziął butelkę wódki i powiedział: ja to rozpierdolę! I stało się. Nim się obejrzeliśmy, butelka do połowy wystawała z jego odbytu. Nie, tak nie było. Nie minęły 2 minuty i skoczył prosto na swój duży zad. Ale ty jesteś pierdolny. Niektórzy mogą się zastanawiać, jak to było możliwe. No. Otóż opiaty i benzo nie są dobrym połączeniem.